Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Już pierwszego dnia spotykamy się z Państwem, będziemy spotykali się regularnie, żeby przekazywać opinii publicznej ważne informacje dotyczące tego strategicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa przedsięwzięcia. Jest ze mną pani generał Gorzkowska, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej do spraw logistycznych. I jest ze mną powołany dziś pełnomocnik do spraw budowy zapory, pan inżynier Marek Chodkiewicz. Za chwilę przedstawię naszego pełnomocnika, czyli osobę, która będzie bezpośrednio nadzorowała i budowała zaporę. Szanowni Państwo, czym ma być ta zapora? No, niewątpliwie jest to jeden z ważniejszych elementów zdecydowanego ograniczenia masowej, nielegalnej migracji na teren naszego kraju. To rozwiązanie, które stosujemy, jest oparte i które za chwilę przedstawimy Państwu, jest oparte o naszą analizę tego, co w świecie w tym zakresie się dzieje, a dzieje się dużo. Chcę powiedzieć, że w około 60 państwach na świecie są zapory graniczne, których celem jest ograniczenie skali masowej, nielegalnej migracji. Podam kilka przykładów. Stany Zjednoczone, granica z Meksykiem, Grecja, granica z Turcją, Hiszpania, północnoafrykańskie enklawy tego państwa, które są chronione zaporami, Bułgaria, Słowenia, Węgry. W najbliższym czasie powstaną również zapory graniczne, bo taka niestety jest konieczność w państwach bałtyckich. Zarówno Litwa, Łotwa, jak również Estonia na granicy z Rosją zamierzają budować skuteczne zapory inżynieryjne, które ograniczą skalę nielegalnej migracji. Szanowni Państwo, zapora, którą chcemy postawić na naszej granicy z Białorusią, jest tak naprawdę symbolem determinacji państwa polskiego w ograniczaniu masowej nielegalnej migracji na teren naszego kraju, ale chcę bardzo mocno to podkreślić. Ta nielegalna migracja w naszym kraju nie wynika z powodów naturalnych, jak to często dzieje się na świecie, że w państwach granicznych, na terenach granicznych dochodzi do klęsk żywiołowych, do różnego typu konfliktów politycznych, konfliktów zbrojnych, gdzie migracja, tak naprawdę ruch uchodźczy jest ruchem naturalnym. My mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej. To reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, sytuację w Unii Europejskiej, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. Nasze państwo nie pozwoli na to, aby przez Polskę wiódł jakikolwiek nielegalny szlak migracyjny do Europy. Nie ma na to zgody, nie będzie na to zgody i w każdy możliwy, dostępny, racjonalny sposób będziemy temu przeciwdziałać. Łukaszenko nie osiągnie swoich celów politycznych, jakim jest destabilizacja sytuacji w naszym kraju i w Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na to. Szanowni Państwo, za chwilę pani generał i pan pełnomocnik przedstawią koncepcję zapory, jaka powstanie na granicy z Białorusią. Ja może podam kilka tylko takich faktów ogólnych. Zapora powstanie na długości 180 km wzdłuż granicy z Białorusią na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny mamy naturalną zaporę w postaci rzeki Bug i tam w inny sposób będziemy zabezpieczali naszą granicę, również przy pomocy pewnych rozwiązań technicznych, ale ta twarda zapora, o której będziemy mówili, to jest 180 km długości, 5,5 metra wysokości. 5 metrów będą to stalowe słupy zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu kolczastego, tak żeby nie można było przejść na drugą stronę. Bardzo mocno chcę podkreślić, że zastosujemy nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą. To nie będzie tylko fizyczna, inżynieryjna zapora, ale będzie ona wyposażona w cały system tak zwanej perymetrii, czyli wzdłuż całej granicy będą czujniki ruchu, będą kamery, zarówno kamery dzienne, jak i kamery noktowizyjne, nocne i dodatkowo jeszcze wzmocnimy naszą granicę nową grupą funkcjonariuszy, 750 nowych etatów dla Straży Granicznej rząd dedykuje na wzmocnienie granicy wschodniej.
Szanowni Państwo, chcę przedstawić naszego pełnomocnika, jak wspomniałem, pan Marek Chodkiewicz. Myślę, że niektórym z Państwa jest to osoba znana, jest to człowiek całe życie zawodowe związany z budownictwem, zarządzał wielomiliardowymi inwestycjami, pełnił szereg funkcji publicznych, ma ogromne doświadczenie i ogromną kompetencję. Wspomnę tylko o kilku funkcjach publicznych. Pan Marek Chodkiewicz był wiceministrem infrastruktury i w ramach resortu nadzorował budowę dróg krajowych, wielkie rządowe programy związane właśnie z budową dróg krajowych, jak i dróg samorządowych. Był również dyrektorem do spraw inwestycji majątkowych w PKN Orlen, gdzie też wielomiliardowe budowy Orlenu nadzorował. I też bardzo ważna informacja, to też bardzo cenne doświadczenie. Przez szereg lat Marek Chodkiewicz był dyrektorem generalnym w Najwyższej Izbie Kontroli w czasach prezesury pana prezesa Jacka Jezierskiego. No, ma ogromne doświadczenie w tym, jak w sposób racjonalny i gospodarny dysponować środkami publicznymi. Wydaje mi się, że jest naprawdę znakomitym kandydatem, no już nie kandydatem, bo został dziś powołany na tego pełnomocnika do spraw budowy zapory na naszej granicy z Białorusią. Ma ogromne doświadczenie zawodowe, odpowiednie przygotowanie kompetencyjne i zarządzał miliardowymi inwestycjami Skarbu Państwa, więc spełnia wszystkie oczekiwane kryteria, jest człowiekiem znanym mi osobiście, z wielkiej energii w działaniu. I ostatnia informacja, jaką przekazuję, naszym celem jest to, żeby zapora powstała do końca pierwszego półrocza przyszłego roku.